Dzień dobry, dzień dobry. Świebodzin wita. Auto już się grzeje. No, ogólnie już jest 6:30. Ale się pierdolę, bo jest. Ała. O. Nieładnie, nieładnie się tak pierdyknąć, ja się nie mogę. Ło. No nic, dobra, przejdzie. Dobra, śniadanko już zjedzone, wszystko już jest gotowe. Powiedzmy. Trochę wiatru puścić. A ja wczoraj przyjechałem właśnie. Wczoraj przyjechałem na wieczór około 20. Gdzie jesteś, kurde? I stwierdziłem, że dopiero dzisiaj się ruszyło, nie? No tak, i czy wczoraj jechać? Tak może trochę bez sensu. No czekajcie, 20. Ile tu byłem? 20:15, 20:30, godzina, półtorej godziny w sumie jazdy. 9, prawie 10, tak? Więc tak z pauzą na bakier. To raz, a dwa, że 9 by mi uciekła, no nie? Więc stwierdziłem, dobra. Nie ruszamy się stąd, tylko dopiero sobie ruszymy dzisiaj. No. Dobra, jak tutaj wygląda to wszystko? Samochód cały, wszystko jest. Znowu mi tutaj oponki strzelacie. Ile tu jest? Kurde, nie wiem czemu. Czasami powiedzmy taki może i dobry, bo podczas jazdy wszystko fajnie ci wam powie, czy coś ucieka, czy nie ucieka, ale tak jak ten, tak jak powiedzmy niewyważony, ale tak powiedzmy niewyważony, niewypoziomowany, ale tak powiedzmy, żeby z rana tak zawsze praktycznie pikał, no to jest bez sensu i ta cały czas ikonka pik, 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 no nie, już nieraz wam mówię, że to cały czas coś, no więc dobra, Świebodzin, będziemy żegnać, gdzie on jest, a dobra, pisze z tym. Tutaj też taką jedną kierunkową zrobili. Tak, gadając z panem taksówkarzem, to powiedział, że tyle, ile teraz zaczęli tych dróg robić, znaczy uliczek, to mówi, przychodzi ludzkie pojęcie, z tego względu, że ogólnie są problemy, tak jak powiedział, zboranne. I tak samo jak dziecko zawieść, dziecko przywieźć, przejechać przez Świebodzin, to powiedział, to już lepiej się położyć. Bo mówię, że są takie masakryczne korki. No ale no cóż. Tak może być, tak może być. Jak Świebodzin, kurde, te najgłówniejsze drogi zamknął, powiedzmy, no to tak niestety może być. Tak jak tutaj praktycznie jest główna, to centrum, no nie, z ronda. Żeś ty, jak poszedłeś jak szalony. Dobra, ładnie, bo słoneczko wstaje, więc dobra, no to chodzimy na ten, na te wronki, no tak jak Markowi poczekajcie, Marek był o 8, no to wyjechał 15? 14? O której ja miałem pociąg? 11:40 prawie. No to tak o pierwszej, pierwsza, druga. No, pierwsza, druga wyjeżdżał. To elegancko, co? Mówi, że wszystko się, powiedzmy, schodzi. Załadunek, odprawa. No, że mają cię wśród, cały czas w dupie, że tak powiedzmy. No. Więc no nic, no zobaczymy, jak będzie u mnie, ze mną. O,
dzisiaj. Dobra, no to pędzimy na te wronki. Sprawa załatwiona. Serio, kurde? Nie ścięło pauzy? No nic. To ciekawe, bo przecież podjeżdżałem tutaj i cofałem. Wyłącz. Ale nie, ogólnie tutaj spędziłem 5 godzin. 3-5 spędziłem pod rampą. Więc fajnie, bo trójka wyszła. Ale wychodzi na to, że niecałe godzina 40 w takim razie wychodziło, że robili papier. Bez sensu. Czekajcie, bo tak jak patrzyłem, to ten kolor to chyba jest na wyjazd. Fajnie, bo to lekki towar, więc spoko. Można ruszać. Można jechać. Ale teraz już to właśnie widzę, że już praktycznie puste rampy. Jak przyjechałem, to od razu mnie podstawili, z czego praktycznie godzinę to czekałem, aż zaczną ładować. Ale no cóż, rondo jest. Gdzieś mówili, że tam jest, raczej mówili, to co widziałem, że niby jest, to jest ram biurobudowy. A ty, panie? Kurde, pod prąd se pojechał. Elegancko. Pomieszczenie socjalne, ale nie, takiego owego nie widziałem, nie znalazłem. Kurde, dobry człowiek. W sumie mógłby nie widzieć przez tą bańkę, ale aczkolwiek, kurde, powinien mnie widzieć. Dobra, jest 14 prawie godzina. Jest. No nic. Nie ma tutaj tak gdybać, dlaczego. Szkoda. Tylko no jest wielka szkoda, że to 5 godzin wszystko właśnie trwało. Bo ogólnie rzecz biorąc, to oni tutaj ładują ręcznie. Podwozi wózkowy i oni sami dokładają, powiedzmy, do samej góry. To są jakieś chyba praleczki, czy co? Chuj wie. Coś małego. A może i... dobra. Mniejsza większość, nie będę tutaj gdybać, co to jest. No, ale się na papiery nie patrzą. Ważne, że jest załadowane, zaplombowane. O, właśnie. Dobra, będę musiał wysłać Martynie foteczki. Bo mam zwykłą i celną. To dwie. Plomby, no i jedziemy. Jest plan całkiem ciekawy, ambitny, ale to zobaczymy. Szybko poszło. Rozładunek. Nikogo nie było. Wielki miłego wieczoru życzę. To co tam, Majan jeden starym na szkole? No. A gdzieś tu być ci postawi albo tak. Dobra, przełączamy się już na kanał ogólny. No, więc ogólnie kurde, no. Bardzo szybko mi to sprawnie poszło. A się jestem w szoku. Tylko, że widzimy się jutro jeszcze. Jutro się widzimy, bo jutro ładujemy tutaj. Też tak bzdurnie, że dopiero od jutra jest booking, no nie? Ale mniejsza większość. No, jutro pobieramy. Jedziemy do Jabłonnej.
tam załadować, a potem nas czeka Antwerpia. Proszę, proszę, no nie? Kto by się spodziewał, że do Antwerpii będę jechać? Fajnie, bo też tam jeszcze nigdy nie byłem. Jeszcze tylko Martyna mi powiedziała, żebym jakieś ładne selfie se zrobił. Bo tam trzeba wysłać. Chyba nie znajdziesz. Też na bramie to też pisze i przychodzi do mnie. Ja pytam się od razu, jak wpisałeś P1000P1O00? A jak powinienem wpisać? No P1O00. Na razie. Na razie. Dobra. Jechać gdzieś przycupnąć. Pauzę do jutra. Huk wie do której. No ale... Bo ogólnie to też jutro pobieram, a załadunek pojutrze. Mówię do Martyny, słuchaj, co na weekend jadę? Nie, no mam nadzieję, że uda się to wszystko obrobić, no nie? W ciągu tygodnia. Ja mówię, kurde. Dobrze, jak tak sobie myślisz, nie ma problemu. Jeżeli byłaby już robota dograna, że tylko jadę, zdaję, od razu pobieram i wracam do domu, to oczywiście, bo jak środa, nie wiem, do której będę ten ładować, a środa, w czwartek tam bym był w Antwerpii. No i potem jeszcze trochę pewnie odjechał i w piątek, no w sobotę bym wrócił, no nie? Ale jeżeli nie ma jakiegoś tam planu ogólnego, takiego, że wiecie, że tu już będzie coś tam wiadomo, to nie wiadomo. A też słyszę, że coś, kurde, znowu robota przykucła, no nie? Bo Robert i Łukasz ładowali dzisiaj ten skarbimierz. Marek też to ładował w piątek, tylko że dopiero dzisiaj mógł to zdać. Pobrał na PCC Kutno kontener i do Krośniewic, i z Krośniewic jedzie na górę. No. Z eksportami to też jak na bakier. Coś się, kurczę, no znowu przystopowało ogólnie. Nie wiem. Nie wiem co jak. No ale mam nadzieję, że Martyna dobrze wymyśli plan. Że dobrze wymyśli. No. Więc dobra, no to pędzę na jakąś pauzunię do południa. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy jest sens, żeby tak wcześniej wstawać, wcześniej jechać? Raczej nie. Nie ma to sensu. Więc dobra. Do jutra. Dzień dobry, dzień dobry. W kolejnym pięknym dniu transportu. I oczywiście mamy szukanie kontenera. Tylko że takie szukanie. Jak tutaj telemersków, to. O nie ma co. Dobra, szukamy. MRSKU. Praktycznie wszystkie tutaj są. MRSKU. Kurde. 188. 188 końcówka. Nie. 388 końcówka. Nie. No to może z tej strony. 480. 480. Jest. Nie. To jest 0,48. 480. Też nie. Ja ci powiedziałem. 008. 008. Też nie. Boże, kurde, no. 399. Tyle Mersków, a tutaj żadnego nie ma. Nie. 339. Dobrze, poczekajcie, mam tutaj jakieś 339 końcówka. Dzięki za zrzutkę. 399. MRSKU 136 9339. Ta
taki trochę poraniony. No ale cóż. Dobra, trzeba dzwonić i się pytać, no nie? Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze taką wzmiankę sobie powiem, że miałem ładować w Jabłonnej koło Legionowa, ale zmienili adres załadunku. Nie wiem czemu. I jadę za Poznań, tam koło, nad Nowym Tomyślem w dół, no nie? Przy Nowym Dół. No, a ogólnie jeszcze pojadę sobie przez Chałupkę, bo i ponieważ stwierdziłem, że mam jeszcze trochę czasu, chwilkę z psiochem posiedzę, bo kupiłem bez żadnego oświadczenia, że kupuję pieska, kupię małego pieska. Jadę go zobaczyć, wykąpać się. O, może zmienię, kurde, radio. Wykąpię się, zjem obiad i pojadę, no nie? Trochę nadrobię, ale co tam. Ale najważniejsze, że do Antwerpii, no nie? Jedziemy. To się nic nie zmieniło, tylko miejsce załadunku. Nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Więc dobra, będę musiał tak sobie ustawić, bo żeby jedenastka wyszła, to raz, dwa, żeby tam dojechać sobie w 3 godziny bodajże, tak? Do 9 żebym dojechał, no to tak po 17:30 ruszę, no to mamy, kurczę, 5 godzin, za niecałą godzinkę jestem w domu, więc spoko loko, nie ma to tamto, kurde, gorąco już jest, 28 stopni, a kabina nagrzana, nie? Dobra, na chwilkę do domku i pędzimy dalej, dalej, dalej. Don't got no heart, I got an ice box. Ran a rolling swipe at the G-Shock. Moving slowly, I know the street hot. No more double, go ahead and detox. Yeah, yeah. Came from the trenches, they ain't showing us no love. Dagging in the city, all we wanted was a hug, yeah. We on the block like every night to catch a buzz. Get the cash and tell my family out the hood, that's a must. Was a hood baby with no soldiers. Bad past never left my mind, it's taking over. Knew I should've died, that's why it's hard to stay sober. Glad to see the sun, but my heart getting colder. Dzień dobry. Czekajcie, gdzieś mi to spadło, ale gdzie? Tu jest to, a to, a tutaj, dobra. Ja już jestem załadowany, gdzie spędziłem tutaj, co tak mi poczulenie wzięło, 3:30 pod załadunkiem i już właśnie ruszam. Najlepsze to jest, że jest jeden transport, znaczy jeden cały transport, jedna maszyna, w sensie ciągnik rolniczy, jeden kogoś innego i drugi kogoś innego. Kurde, uwielbiam takie rzeczy, no. Im więcej faktur, im więcej tego, kurde, dwóch innych przewoźników, raczej tych nadawców, boż. Gdzie to idzie? Senegal? Chyba do Senegala. Ciekawe. No i tu jest takie ciągniczki rolnicze, dwa Maseje, no ale no takie używane rzeczy, powiedzmy, mają nowe i używane pod Nowym Tomyślem. Dobrze, czekajcie, tutaj tak się zrobił. Już? Dziękuję. Jeszcze muszę na odprawę celną pojechać do Świecka, więc ogólnie i Antwerpia, więc ogólnie ciekawie. Dobra, włączmy tutaj klimatyzację, bo się duszno zrobiło. Prawie godzinę czekałem na papiery, no nie, bo oczywiście drugi klient nie mógł się określić, nie wiem, określić, może wysłać CMR-ki zeskanowanej, no ale
No cóż, dobra, jedziemy. Gdzie tutaj przez nowy, na Nowy Tomyśl nie mogę jechać, bo tam jest jakiś mostek w remoncie, zupełnie nowy. Podniosłaś się? To są dwa razy po 5 ton niby. Nie wiem, dobra, zaraz zobaczymy, jak to się wyjedzie. 2 po 5. Jeden z przodu taki trochę mniejszy, gdzieś się zmieścił na kołach. A drugi trochę większy jest na tyłu i zdjęli koła. Ośka w górze, no to elegancko. To elegancko. No, muszę jechać nie na Nowy Tomyśl, tylko na Wolsztyn. I potem tam do S3 i na Świebodzin i na Granicku. No. Też właśnie porobiłem odcinki z tego względu, że nie wiem właśnie, czy dobrze właśnie pojechałem do domu, też wziąć właśnie komputer, laptopa, z tego względu, bo nie wiedziałem, czy faktycznie zostanę na weekend za granicą, czy nie, a miałem tylko, powiedzmy, na teraz, na który jest dzisiaj, 13 września, dzisiaj jest środa, na 14 września miałem tylko jeden filmik zrobiony. Teraz w międzyczasie musiałem zrobić jeszcze dwa, żeby doszło do przyszłego tygodnia, w razie jakbym miał nie przyjechać, no nie? No. Ale no cóż. Więc wczoraj posiedziałem dość długo, żeby zrobić jeden. Serbię, całą Serbię. Kurde, jaki długi wyszedł, 50 minut. No i drugi po Serbii. I co? No. I muszę tutaj jechać okrągłą, okrężną drogą, bo oczywiście jak jechałem tutaj, bo zjechałem na Bóg i przez Bóg jechałem, przed Nowym Tomyślem musiałem zjechać na 12 ton, boż. No tak, jakbym miał pewnie jakąś normalną nawigację ciężarową, to mi pokazało, żebym zupełnie inaczej pojechał. Ale to transport nocą, już policjanty pracowali, już nie pracowali. Więc spoko, bo tak tutaj z nimi rozmawiałem, bo tak to tutaj na załadunku, że mówię, kurde, tędy przyjechałem na 12 ton, radzę nie wracać, bo tam już policja od 8 prawie że do 18 stoi, łapie ciężarówki i wali mandaty. No, tak to ogólnie wygląda. Dobra, jedziemy. Oczywiście, kiedy tylko wysłałem Martynie numer kontenera, to się okazało, że mam ważenie kontenera u Tylusia. Tyluś jest, tylko że zamknięta brama. Już dzwonione było, znaczy dzwoniłem, a za niedługo ma być od ważenia, więc spoko loko. Jako tu jeszcze jest taki mały sklepik, zajrzę do niego i potem tylko świecko. Odprawa, no nie? Już odprawiony, zatankowany. O, wiecie co? Teraz właśnie zerknąłem przy wjeździe na urząd celny, czy i gdzie, znaczy czy, gdzie jest ten regulamin, jak się wjeżdża na ten, na Port Świecko, no nie? To jest, oczywiście, tylko wielkości takiego, cztery obok siebie i takim drobnym druczkiem jak to. Więc, kurde, wiecie, regulamin jest, ale tak parę osób się na pewno w topę walnęło. Tak samo i tak dzisiaj. Koleś się mnie pytał,
gdzie ten się bilet opłaca, no nie? Bo niby są jakieś te automaty, że można opłacić. A, kurde, miałem zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Czekajcie, nie to, tylko to. Aha. Dobra. I to skasujemy. Pyk. Dobra. No. Pytał się, gdzie to się opłaca. Ja mówię, kurde, no przecież to jest nigdzie, tylko przy wyjeździe się opłaca, no nie? A ja pytam się, odprawiałeś czy co? A on mówi, nie, on tutaj był już od 5 rano i teraz właśnie ma papiery i chciałby wyjechać. Mówię, człowieku, spedycja ci, raczej tam inny jeszcze doszedł. Spedycja ci nie powiedziała, jak to, co trzeba robić? No nie. No i ta spedycja powiedziała, że gdzieś tutaj się opłaca, no nie? Jest jakiś automat. No, ja mówię, człowieku, przyjeżdżasz, masz 15 minut, żeby się odhaczyć i 15 przed wyjazdem, jak już mieliśmy papiery, przed wyjazdem, pyk. Tylko, że to jest u celnika, no nie? Teraz mam ten pistolet, nie da się wycwanili chyba, nie wiem, czy ten zarząd tego parkingu, bo to oczywiście prywatna osoba jest. Związane z tym, że wcześniej był wystawiony ten oczywiście czytnik i praktycznie tak powiedziałem, że każdy mógłby tak robić, że wjedzie, sobie pstryknie, zakręci się, kurde, powiedzmy koło celnika, zakręci się i dziękuję, no nie? No, ja teraz byłem u agenta celnego i agent celny oddawał mi potem EX-a, nie szedłem do celnika, jest, trochę za szybko, do celnika, więc ogólnie podszedłem. Czekałem aż, nie, bo tam już jeden czekał, ja jako drugi i ja mówię tutaj na odprawę, no nie, znaczy do agencji najpierw, no nie. I pstryknął mi, oczywiście, pytał się tylko, czy do Polski, ja mówię, tak, do Polski, no tutaj 36 pokój, no nie, aha, okej, okay. No i potem wraca, już dostałem te X-y, wracam do tego, do celnika i tak krzyczę przez okienko, czy mogę sobie wziąć i sobie pstryknąć? Nie, zaraz coś podejdzie. Mówię, okej. Okay. Pokazuję papiery, że już odprawione. Pstryknęła babka. Ja mówię, teraz wam jeszcze dodali jedną rzecz. Co nie? A ona tak się patrzy na mnie. Zostawię to bez komentarza. Nie dziwię się. No ale przy wyjeździe, kurde, dałem, ale długo mielił ich ten system. Ale pokazał, że jechać. Że jechać. No, więc ogólnie naprawdę, jeżeli... A, i ten cały, ten, kurde, powiedzmy, regulamin, co i jak, to jest, kurde, metr przed tym pobieraniem, kliknięciem, no nie? Więc jak ktoś podjedzie, nie zwróci uwagi. Dobra, no to jeszcze parę godzin się podjedzie. Nie wiem, czy tam dojadę. Mam już 2,5 wyjechałem. Okej. Więc zobaczymy, dokąd tam sobie dojedziemy. I potem jutro będziemy atakować tą Antwerpią. Więc dobra, no to jedziemy sobie.